to jest w okolicach 7 tysięcy niewinnych ludzi już zginęło. Z tego około połowa, czyli jakieś 3,5 tysiąca, nawet podają, że 4 tysiące to dzieci. W kontakcie z powietrzem zapala się i powoduje bardzo głębokie i toksyczne oparzenia na ciele. Cieszmy się codziennością i cieszmy się życiem. Docenijmy to, co mamy. Bo jutro, pojutrze, za tydzień, za miesiąc nie wiadomo, gdzie będziemy i czy w ogóle będziemy. Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Ja jestem Marcin, wy jesteście w tej chwili ze mną w Szkocji, w Edynburgu, czyli w miejscu, gdzie większość moich filmów jest produkowanych. I dzisiaj chciałem z wami porozmawiać, a raczej wyrazić swoją opinię na temat, który oczywiście jest niezwykle smutny, więc ten film będzie niezwykle smutny. Moi drodzy, w związku z tym, że jesteśmy na YouTube i na YouTube są pewne rzeczy, których nie wolno mówić, są pewne słowa, które są wyłapywane przez algorytmy i wtedy algorytmy mogą blokować rozpowszechnianie się filmu lub nawet usuwać ten film. Dlatego będę mówić troszkę zagadkowo, ale wy będziecie wiedzieć, o co chodzi. I chciałbym powiedzieć tutaj o tym konflikcie na Bliskim Wschodzie, konflikcie izraelsko-palestyńskim. I umówmy się, że mówiąc o państwie Izrael, będę mówić państwo na literę I. Będę mówić o państwie Palestyna, powiem państwo na literę P. Będę mówić o zamachach T. Rozumiecie, jakich zamachach? To też pewnie po prostu powiem zamach T. Moi drodzy, ja tutaj nie występuję w roli eksperta i nie będę się wypowiadał w kontekście geopolitycznym na temat tego, co dzieje się właśnie w tych krajach Bliskiego Wschodu, bo każdy z nas może sobie taki film zrobiony przez specjalistę do spraw geopolityki, czy jakiegoś politologa, czy po prostu jakiegoś wojskowego, każdy może sobie znaleźć, obejrzeć i posłuchać interpretacje z ust właśnie takich osób. Ja natomiast chciałem tutaj wyrazić swój sprzeciw wobec umierania niewinnych ludzi. I chciałbym, żeby to było jasne. Mówię to też między innymi do YouTube'a, że ja osobiście potępiam śmierć niewinnych ludzi. Każdą śmierć niewinnego człowieka potępiam z całego serca. Niezależnie w jakim zakątku świata to się dzieje, czy to się dzieje za naszymi wschodnimi granicami, czy to się dzieje właśnie na Bliskim Wschodzie, czy to by się działo gdziekolwiek indziej na świecie. Jeżeli ludzie niewinni, a szczególnie dzieci, kobiety, umierają w wyniku jakichś potyczek politycznych, niesnasek politycznych, że tak się wyrażę, chorych zapędów elit, to ja po prostu z całego serca i to głęboko, bardzo głęboko potępiam, moi drodzy, bardzo głęboko potępiam śmierć niewinnego człowieka, bo nikt nie powinien umierać za czyjeś widzimisię, za jakieś cele polityczne, za jakieś niesnaski, za jakieś niemożliwości dogadania się. Ja wiem, że ten konflikt państwa na I z państwem na P ma bardzo długą historię i oczywiście można by tu napisać książkę i to jest temat rzeka. Dlatego tak jak mówiłem, nie chcę tego analizować. Natomiast na dzień dzisiejszy wiemy już, że w Strefie Gazy nastąpiła długo zapowiadana inwazja lądowa wojska IDF-u, czyli wojska z państwa na I, wkroczyły lądowo do Strefy Gazy, bodajże to było w sobotę wieczorem. To było w sobotę wieczorem bodajże, czyli dwa dni temu. To długo zapowiadane przez premiera tego kraju, pana Benjamina N. No i stało się, niestety stało się, co oczywiście z całą pewnością już zaostrzyło, a jeszcze bardziej zaostrzy kryzys humanitarny, bo kryzys humanitarny tam jest w tym momencie na epicką skalę, a będzie jeszcze większy. Niestety mówię to z żalem serca i szczerze mówiąc, ciężko mi się o tym mówi, ale to, co się tam dzieje, to jest coś okropnego. Tak jak mówiłem, kryzys humanitarny na epicką skalę, czegoś, co prawdopodobnie świat nie widział od 1945 roku.
Może się mylę, ale tak mi się wydaje. Moi drodzy, na dzień dzisiejszy, tak jak mi się udało zasięgnąć informacji, świeżych informacji z portali takich jak BBC, jak Sky News, jak Bloomberg, jak Bankier.pl, wszystkie te portale podają, że aktualny bilans zgonów, bilans zabitych w Strefie Gazy, mówię tylko o cywilach, to jest w okolicach 7 tysięcy niewinnych ludzi już zginęło. Z tego około połowa, czyli jakieś 3,5 tysiąca, nawet podają, że 4 tysiące to dzieci. I to jest coś po prostu okropnego, to jest coś niewiarygodnego, to jest coś, na co świat nie powinien się godzić. Ja osobiście wyrażam oficjalny sprzeciw przed takim czymś. Ja wiem, że teraz ktoś może powiedzieć, że co da twoje gadanie, to jedź tam i pomagaj tym ludziom. No i oczywiście zgadzam się, tak należałoby zrobić i należałoby tam jeździć i pomagać tym ludziom. No nie mówiąc już o tym, że państwo na i robi wszystko, żeby blokować nawet jakąkolwiek pomoc humanitarną. Ci ludzie są po prostu zamknięci w pułapce, ci ludzie nie mają możliwości uciekania do państw ościennych, ponieważ państwa ościenne też pozamykały swoje granice. Więc to jest coś okropnego. Moi drodzy, widziałem wiele zdjęć i wiele filmów z tego konfliktu, co tam się dzieje, bo pojawiają się w internecie, można zobaczyć na różnych portalach, TikTok, Telegram i ogólnie rzecz biorąc pogrzebać w internecie. Są po prostu nagrania z prywatnych telefonów, są nagrania z kamer przemysłowych, jak ludzie normalnie stoją w sklepie, robią zakupy i nagle w ten sklep uderza pocisk i po prostu i tyle, i koniec życia. Ludzie, którzy wyszli po chleb, po wodę, po mleko dla dzieci, już nigdy nie wrócą do tego domu. Te dzieci zostają same. Często w ten budynek, w którym te dzieci zostają same, uderza kolejny pocisk. Takie zdjęcia też są. A są najgorsze jest to, że są zdjęcia dzieci poparzonych przez tak zwany biały fosfor. Biały fosfor jest składnikiem wielu pocisków używanych właśnie w działaniach zbrojnych. I takie pociski są używane przez państwo na i. Biały fosfor, z tego co ja wyczytałem, w kontakcie z powietrzem zapala się i powoduje bardzo głębokie i toksyczne oparzenia na ciele. Są zdjęcia i są filmy tak właśnie poparzonych dzieci, tak poparzonych noworodków. To jest po prostu coś okropnego. Najgorsze jest to, że Organizacja Narodów Zjednoczonych, ONZ, wydała rezolucję wzywającą państwo na i do zaprzestania zaostrzania kryzysu humanitarnego w Strefie Gazy. I mniej więcej w podobnym czasie, kiedy ta organizacja taką rezolucję ogłosiła, to państwo na i mniej więcej w tym samym czasie dokonało tej inwazji lądowej na Strefę Gazy. I to jest po prostu coś niewiarygodnego. Ja tego nie potrafię wytłumaczyć, dlaczego tak zrobili, ponieważ sami też wiedzą, mam na imię państwo na i, samo też wie, że walka z organizacją T, jaką jest Hamas, jest ciężka i na pewno nawet poprzez tą inwazję lądową nie uzyskają tego, co chcą uzyskać. Ja oczywiście potępiam to, co zrobił Hamas, oczywiście potępiam to z całego serca, ponieważ zamach na życie innego człowieka, zabijanie niewinnych ludzi, to jest coś okropnego i niezależnie kto to robi, niezależnie jaki kraj to robi, jaka osoba to robi, nie wolno nikogo krzywdzić, szczególnie dzieci i kobiety, starców, ale nie wolno w ogóle krzywdzić niewinnych ludzi. Niewinni ludzie mają prawo do życia, mają prawo do radości, mają prawo do szczęścia i nie powinni być ofiarami, tak jak już mówiłem, potyczek międzypolitycznych. Coś okropnego. Moi drodzy, 7 tysięcy ofiar, tak podał resort zdrowia Strefy Gazy, że oficjalnie jest to 7 tysięcy i około 3,5 tysiąca, w tym dzieci, na dzień dzisiejszy. I oczywiście są to dane pewnie głęboko niedoszacowane, ponieważ są to dane podane na prędce, są to dane
takie po prostu nieoficjalne, tak? Znaczy to są dane oficjalne, ale to są dane niedoszacowane, tak jak już wspomniałem. Tych ofiar może być kilkakrotnie nawet więcej, a będzie jeszcze więcej, bo niestety to, co się tam dzieje, to się cały czas zaostrza. To jest coś okropnego. Cieszmy się, moi drodzy, życiem. My, którzy mieszkamy w krajach, gdzie mamy dach nad głową, ciepłe jedzenie, na głowę nam nic nie spada, a my często narzekamy, bo pogoda jest brzydka, bo wyrosłam z sukienki, bo telefon mi się zawiesił. Co to jest w porównaniu do tego, co tam się dzieje? To jest nic. Cieszmy się codziennością i cieszmy się życiem. Docenijmy to, co mamy. Bo jutro, pojutrze, za tydzień, za miesiąc nie wiadomo, gdzie będziemy i czy w ogóle będziemy. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Marcin ze Szkocji. Jak chcecie, to Łysy ze Szkocji, bo taką nazwę ten kanał chyba przyjmie finalnie. Łysy emigrant ze Szkocji, coś takiego. Dzięki za wysłuchanie i po prostu musiałem się z Wami tym podzielić, moimi odczuciami. Trzymajcie się.